Dzień dobry, bardzo serdecznie witamy Państwa na konferencji prasowej w uzdrowisku w Rymanowie pod Białym Orłem, gdzie mieści się siedziba zarządu spółki uzdrowisko Rymany, gdzie tu zapadały decyzje dotyczące gospodarowania finansami i majątkiem spółki. Dzisiaj są z nami przewodniczący regionu podkarpackiego Platformy Obywatelskiej, pan Zdzisław Gawlik, osoba, która była ministrem w czasie, kiedy była komunalizacja tego uzdrowiska i właścicielem stawał się marszałek województwa podkarpackiego. Są posłowie pani Krystyna Skowrońska, pan poseł Marek Rząca. Jest z nami radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan Krzysztof Feret i jest z nami pani, która pracowała, która bezpośrednio obserwowała, co się tutaj dzieje, pani Elżbieta Podgórska. Szanowni Państwo, miała być z nami jeszcze pani poseł Elżbieta Łukacijewska, ale ze względu na Strasburg musiała po prostu się udać w tym kierunku. Ja już teraz oddaję głos panu Zdzisławowi Gawlikowi, przewodniczącemu Platformy Obywatelskiej Podkarpackiej. Dzień dobry Państwu. Mój pobyt tutaj jest pobytem sentymentalnym, powrotem do przeszłości. Spodziewałem się, że jeżeli kiedykolwiek będę w Rymanowie, będę w uzdrowisku, będę świadkiem tylko i uczestnikiem tylko dobrych spraw, dobrych chwil i będę mógł ocenić, że wszystko dobrze się dzieje. Tak nie jest. Dlaczego sentymentalny? Ponieważ w 2008 roku przygotowywałem ustawę, która umożliwiała przekazywanie majątku z rąk Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. I 29 stycznia 2013 roku uzdrowisko Rymanów zostało przekazane z rąk Państwa w ręce województwa podkarpackiego. Był to pierwszy akord komunalizacji majątku uzdrowiskowego na terenie Podkarpacia, bo w kolejce czekał Choryniec-Zdrój i ten projekt przekazania uzdrowiska Choryniec-Zdrój został również zmaterializowany. 29 stycznia 2013 roku nieopodal podłożonym uzdrowisku Maria ten akt przekazania tego majątku uzdrowiska Rymanów w ręce województwa podkarpackiego się dokonywał. Było to szczególne wydarzenie dla mieszkańców gminy Rymanów, dla mieszkańców Podkarpacia, dla pracowników uzdrowiska Rymanów, a w ogóle istotne wydarzenie dla polityki, jaka miała być prowadzona przez województwo podkarpackie. Warto również zauważyć, że przekazanie tego uzdrowiska na rzecz województwa podkarpackiego sprawiło, że przynajmniej w nominale, na moment przekazania, każdy z mieszkańców Podkarpacia stał się bogatszy co najmniej o 5 zł, bo w nominale wartość majątku, wartość spółki, było to ponad 10 milionów złotych. Oczywiście ta kwota nic nie mówi, dlatego że to uzdrowisko się rozwijało. To uzdrowisko wzbogacało się o nowe obiekty. Czego dowodem jest fakt, że w latach 2011 do momentu komunalizacji to uzdrowisko jeszcze w Dolnym Skarbu Państwa zainwestował 32,5 miliona złotych. Te pieniądze miały służyć mieszkańcom Podkarpacia i te pieniądze miały służyć przede wszystkim dzieciom, które miały tu znaleźć miejsce dla poprawy swojego zdrowia. Czy tak się stało? Takie były zamiary. W umowie, która towarzyszyła przekazanie majątku uzdrowiska na rzecz mieszkańców Podkarpacia, przewidziano, że marszałek jako właściciel już nowy tego uzdrowiska zainwestuje 70 milionów złotych w ciągu najbliższych lat. Wiele wskazuje na to, zwłaszcza to, co się dzieje w związku z tym, co wynika z protokołów NIK-owskich, że tak po prostu nie jest. Ale jeszcze bardziej mnie boli fakt, że ten majątek jest wykorzystywany jedynie w celach politycznych wąskiej grupy, która rządzi województwem. I ten Rymanów jest to przykład tego, co ostatnio, na początku tego miesiąca, mówił w Mielcu prezes Kaczyński, że do mistrzostwa pewna grupa rządząca krajem opanowała sposób grabienia majątku. I to jest porażające, ale jeszcze bardziej boli to, że konsekwencje
tego, że majątek dostaje się w ręce takiej grupy ludzi, że konsekwencje tego ponoszą bezpośrednio ludzie, pracownicy. Jeden z pracowników tego przedsiębiorstwa, kilkakrotnie zwalniany przez zarząd tej spółki, powołany przez nową władzę, przywracany do pracy przez sąd, nie dożył tej chwili. Zawał serca odebrał mu życie. Proszę zauważyć, jak daleko te niecne działania, które miały w zamyśle tych, którzy w 2008-2009 przygotowywali przepisy, które miały na celu przekazanie, wzbogacanie, przekazanie władzy, przekazanie majątku w ręce tych najmniejszych ojczyzn, jakie była gmina czy województwo, jakie to konsekwencje dzisiaj powoduje, jak to w sposób niecny te wszystkie zamiary mogą być wykorzystane. I to mnie bardzo boli, tego mi bardzo szkoda. Gdybym miał wyobraźnię, gdybym sobie potrafił wyobrazić na moment podejmowania decyzji o uzdrowisku Rymanów i Choryniec-Zdrój, że w tak niecnych sprawach taki majątek będzie wykorzystywany, to naprawdę pewnie musiałbym podjąć zupełnie inne decyzje. Dziękuję bardzo. Pani poseł Kusnacka. Szanowni Państwo, pan przewodniczący profesor Gawlik powiedział o rzeczy ważnej, przekazywaniu kompetencji dla samorządów. My chcieliśmy, żeby Rymanów-Zdrój i Wolnik-Zdrój przekazane samorządom były perełką województwa podkarpackiego i aby były dobrze zarządzane, świetnie służyły pensjonariuszom, ale także przyciągały i mówiły dobrze o naszym województwie. Tak się nie stało. Za tą ustawą głosowałam. Przygotowano świetne rozwiązania, zainwestowano pieniądze. I dzisiaj z zaskoczeniem przyjmujemy informację, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi postępowanie w stosunku do spółki. W stosunku do spółki, gdzie prezesem jest pani Bona, olejnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Stanu, wybrana w listopadzie 2018 roku. Od osób, które pełnią wysokie funkcje w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zarzutów, oczekujemy, że w stosunku do podmiotu podejmie kontrolę organ, który jest właścicielem, czyli samorząd województwa, a o takich działaniach nie słyszymy. Nadto, że w stosunku do osób, ci wszyscy, którzy rekomendowali panią prezes, podejmą stosowne działania, aby wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. To koledzy z PiS-u rekomendowali prezes. To koledzy z PiS-u po dacie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości ze złym zarządzaniem majątkiem, podejmowaniem działań wobec zarządu spółki nie podjęli żadnego działania. I to nas zaskakuje. Pani poseł Frydrych, jako że jest posłem z tego okręgu, zaproponowała mnie, panu posłowi Rząsie, żebyśmy skontrolowali tą firmę. Nam chodzi o dobre zarządzanie i o wszelkie dopełnianie wszystkich obowiązków w stosunku do pracowników. Bo w tym zakresie są skargi od pracowników i ważne, żeby zbadać rzetelność zarządzania, stosunek w stosunku do pracowników, ale także pojawiające się uwagi, wątpliwości, zastosowany areszt w stosunku do jednego z członków zarządu. To wszystko powinno być zbadane i takiej odpowiedzialności się podejmiemy i mam nadzieję, że jest z nami radny wojewódzki, pan Perek, który powie o podejmowanych działaniach albo jego braku przez samorząd województwa. Zauważcie Państwo, Platforma Obywatelska rządząc przekazywała kompetencje w dół, licząc na dobre zarządzanie. Tu mamy jasny, jaskrawy przykład, jak partykularne, partyjne interesy przeważają nad rzetelnością i rzetelnym działaniem w stosunku zarówno do pracowników, ale i do majątku. Będziemy żądać
wyjaśnienia wszystkich uwag i wątpliwości, które znajdują się w określonych raportach sporządzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Szanowni Państwo, ja pokrótce Państwu spróbuję przedstawić na podstawie faktów i dowodów pewne wnioski, ale skorzystam ze ściągawki, żeby mi nic nie umknęło. Drodzy Państwo, 10 sierpnia bieżącego roku opinia publiczna została poinformowana o zmianach w zarządzie spółki Uzdrowisko Rymanów oraz w pierwszych działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które trwają już kilka miesięcy. Jak wiemy, najbliższy współpracownik pani prezes dr Iwony Olejnik, który w przeszłości współpracował z obecną panią poseł Marią Kurowską, a obecnie asystent społeczny posła Piotra Babineta, Paweł K., został zatrzymany. Zaś sama pani prezes złożyła rezygnację z tak zwanych względów zdrowotnych. Drodzy Państwo, stało się to po 8 latach rządów pani prezes, jednak moim zdaniem, zdaniem moich kolegów i koleżanek i wielu, wielu mieszkańców i pracowników Rymanowa, o 8 lat za późno. Od początku objęcia funkcji prezesa zarządu we wrześniu 2014 roku działania pani prezes budziły wątpliwości co do jej kompetencji i fachowości. I mówię to w pełni świadomie. Zaś polityka kadrowa oraz współpraca ze związkami zawodowymi była co najmniej niemoralna. Czystki kadrowe, procesy sądowe i spór ze związkami zawodowymi były na porządku dziennym. Niestety, pomimo tych niepokojących zjawisk i wizyt związków zawodowych w Zarządzie Województwa Podkarpackiego, Zarząd Województwa w żaden sposób na to nie reagował. 17 czerwca 2016 roku w gazecie Nowiny ukazał się artykuł redaktora Andrzeja Pląsa pod tytułem Uzdrawianie uzdrowiska. Ja zaraz Państwu kserokopię tego artykułu przekażę. Ten artykuł opisuje dwuletnie rządy pani prezes Iwony Olejnik. Możemy się z niego dowiedzieć, że od samego początku spółka stała się źródłem dochodu dla pewnego pana, mieszkańca województwa zachodniopomorskiego, kolegi europosła Joachima Brudzińskiego, notabene wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli prawdą jest, że ówczesny członek Rady Nadzorczej, pan Przemysław Tejkowski, był również kolegą pana Joachima Brudzińskiego, to możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z siatką powiązań. I nieprzypadkowo pan, o którym właśnie mówię, w okresie od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, na podstawie umów zlecenia, miał zajmować się promocją wody Celestynka w województwie zachodniopomorskim. I tu, drodzy Państwo, to jest ponad 900 km od Rymanowa i z tego tytułu otrzymał kwotę brutto 34 500 zł. Nie muszę tutaj dodawać, że o wodzie Celestynka w województwie zachodniopomorskim prawdopodobnie nikt do tej pory nawet nie słyszał, a co dopiero nigdy jej tam nie widział na sklepowych półkach. Kochani, pod koniec 2018 roku na nasz wniosek w spółce Uzdrowisko Rymanów została przeprowadzona kontrola Najwyższej Izby Kontroli. W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, które mam tutaj w ręku, czytamy, że to tylko jeden fragment, bo materiał jest dość obszerny, że spółka nie posiada analiz, wykazu prognozowanych trendów handlowych na rynku wód mineralnych oraz planu działań marketingowych, których wykonanie było przedmiotem umów. I spółka nie posiada również wiarygodnych dowodów świadczących o tym, że dokumenty te w ogóle zostały sporządzone oraz dowodów, w jaki sposób zostały one przez spółkę wykorzystane. Ponadto w przypadku jednej z umów nie została spełniona przesłanka jednego z paragrafów umowy mówiąca o wykonaniu co najmniej 8 wizyt w placówkach oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opieki zdrowotnej. Brak wymienionych dokumentów i wypłata wynagrodzenia były działaniem niegospodarnym. Tak jest zapis w tym raporcie. Po ukazaniu się w przestrzeni medialnej informacji o działaniach CBA i zatrzymaniach, wraz z panią poseł Krystyną Skowrońską wystąpiłyśmy do pana marszałka o informację, jakie podjął działania, bo właśnie po tym wystąpieniu kontrolnym, żeby móc w przyszłości wyeliminować podobnego rodzaju nieprawidłowości. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi i nadal czekamy, panie marszałku, na tą odpowiedź. Jak się można spodziewać, pan marszałek pewnie nie podjął wówczas żadnych działań wobec pani prezes i teraz nasuwa się pytanie, czy pan marszałek nie dopełnił obowiązków swoich?
swoich jako właściciela obiektu, znaczy spółki. Jak wcześniej wspomniałam, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, w wyniku której wnioski zawarte właśnie w tym wystąpieniu pokontrolnym, to jest wystąpienie z 16 maja 2019 roku, potwierdzały wcześniej stwierdzone nieprawidłowości w zarządzaniu spółką przez panią prezes Iwoną Olej. Protokół opisuje między innymi spory sądowe pani prezes z dyrektorem Jasłowskim, właśnie o którym tu mówił pan Zdzisław Gawlik, którego pani prezes usiłowała kilka razy zwolnić, ale niestety za każdym razem sąd przywracał dyrektora do pracy, a koszty sądowe i odszkodowania musiała zapłacić spółka. One nie wyszły z kieszeni pani prezes, tylko niestety, że spółka. Z finansów spółki. Wspomnę tylko, że pan dyrektor Jasłowski nie doczekał chwili odejścia pani Olejnik, ponieważ w trakcie jednego z procesów nagle zmarł. Pan marszałek Ortyl i zarząd Podkarpacia oraz Rada Nadzorcza Uzdrowiska nie poczynili żadnych kroków w celu zatrzymania tej procedury i złych rządów pani Olejnik. Dziwnym zbiegiem okoliczności w roku 2019 pani prezes, pani doktor Iwona Olejnik zostaje powołana w skład Trybunału Stanu. A więc od 2019 roku korzysta z ochrony na zasadzie immunitetu sędziowskiego. Ponadto zasiada w Radzie Nadzorczej, to tak tylko wspomnę, to sprawdziłam, portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Więc pan marszałek i zarząd województwa podkarpackiego, wiedząc już w 2019 roku o takich nieprawidłowościach, jakie są w zarządzaniu tutaj tym uzdrowiskiem, nadal pani prezes zasiada w Radzie Nadzorczej. Zwracam także uwagę i proszę publicznie o odpowiedź, gdzie przez te 8 lat rządów pani Olejnik była Rada Nadzorcza spółki i dlaczego marszałek zezwalał na właśnie taką sytuację. Poprzedników pani Olejnik w 2014 roku odwołano, wiecie państwo za co? Za brak dziczyzny na talerzach kuracjuszy i spadającą ilość dzieci leczonych w uzdrowisku. Po 8 latach rządów pani prezes dzieci nie leczy się prawie wcale. Dziczyzny na talerzach nie ma, natomiast mamy aresztowania i śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z niecierpliwością czekamy, co jeszcze zostanie ujawnione opinii publicznej i kto poniesie z tego tytułu konsekwencje. Podkreślenia również wymaga fakt, że w spółce dokonano zmiany kryteriów powoływania członków do Rady Nadzorczej właśnie z ramienia pracowników. Uznano wówczas, że osoba, która jest pracownikiem, nie może zasiadać w spółce, w Radzie Nadzorczej spółki uzdrowiska. Ja wystąpiłam o opinię niezależnych radców prawnych, którzy wydali opinię, a opinię wydawało Biuro Analiz Sejmowych, którzy napisali, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby pracownik aktywny, pracujący obecnie, nie mógł zasiadać w Radzie Nadzorczej tego uzdrowiska. I teraz znowu nasuwa się pytanie, dlaczego nikt z załogi nie mógł zasiadać w Radzie Nadzorczej? Czy pan marszałek czy miał coś do ukrycia? Czy to są takie wątpliwości. Jeżeli się postępuje zgodnie z przepisami ustawy i robi się pewne rzeczy zgodnie z przepisami ustawy, wtedy się nie nazywają wątpliwości. A takie działania, kiedy się wyklucza jednego drugiego, budzą niestety, ale podejrzenia. Drodzy państwo, tak jak państwo widzą, dobra zmiana przynosi efekty, a jak sama pani premier Szydło na początku swojej kadencji mówiła, wystarczy tylko nie chcieć. A teraz o głos proszę pana posła. Szanowni państwo, moje koleżanki i pan przewodniczący przedstawili tło polityczne naszej dzisiejszej wizyty w Rymanowie. Ono jest oczywiście bardzo ważne. Ono nas tutaj sprowadza, ale ta część, która się za chwileczkę odbędzie, nie ma z polityką nic wspólnego. To za chwileczkę udamy się tam do zarządu na kontrolę poselską, którą mamy prawo zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora przeprowadzić. Zadamy, przygotowaliśmy całą trzy kartki bardzo konkretnych pytań. Upomnimy się tutaj. Nie będziemy tutaj w tych pytaniach wracać do spraw politycznych, one w tej chwili zostawiamy. Tak jak mówię, one są bardzo ważne, ich to jest bardzo ważne, natomiast my się będziemy pytać o meritum sprawy, o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, o ich wykorzystanie.
czyli zapytamy, jak dbały poszczególny zarząd pani Oleni, jak dbał o publiczne, czyli nasze, nas wszystkich pieniądze. Będziemy pytać o leczenie dzieci. Kiedy w 2009 roku zostałem posłem, jedna z pierwszych moich interwencji była tutaj nieopodal, w placówce, która przyjmowała dzieci do leczenia sanatoryjnego. Po 2015 roku, kiedy zostawialiśmy władzę, szkoła funkcjonowała, miała się bardzo dobrze. Dzisiaj idźcie Państwo zobaczyć, ile dzieci się leczy. Praktycznie nie. Myśmy przygotowali wszystko. Dzieci miały tutaj przyjeżdżać, dzieci z otyłością, dzieci z problemami psychicznymi, dzieci z cukrzycą. Dzisiaj po 8 latach prawie władzy PiS-u zamykane są oddziały psychiatrii dziecięcej. Nie ma żadnego pomysłu na walkę z cukrzycą, nie ma żadnego pomysłu na walkę z otyłością wśród dzieci. Będziemy pytać również o pracowników. Tutaj jesteśmy po to, żeby zapytać o prawa pracownicze, o płace dla pań pielęgniarek. Myślę, że wnioski z tej kontroli, jakie wyciągniemy, będą jeszcze ciekawsze i następna konferencja prasowa będzie bardzo ciekawa. Myślę, po uzyskaniu odpowiedzi będziemy żądać dzisiaj dokładnych, konkretnych odpowiedzi na każde z tych pytań. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz pan Krzysztof Karyzewny z Gminy Województwa Podkarpackiego i zaraz po nim pani Elżbieta Podgórska, która była tej pracy. Proszę Państwa, w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Podkarpackiego jesteśmy zgodni co do tego, że zarząd województwa nie wykonuje w należyty sposób swoich obowiązków w zakresie nadzoru właścicielskiego. Zgodnie z przepisami, o których Państwo posłowie powiedzieli, to właśnie samorząd województwa pełni rolę organu prowadzącego, czyli takiego jak właściciela. I w imieniu samorządu województwa ten nadzór właścicielski wypełnia zarząd na czele z marszałkiem województwa Władysławem Ortylem. Jest co najmniej cztery fakty, które zaobserwowaliśmy my jako radni, które należy dołączyć do tej puli, o której Państwo posłowie przed chwilą powiedzieli. Fakty świadczące o tym, że ten nadzór jest niewystarczająco i niewłaściwie wykonywany. Pamiętajmy o tym, że mamy już spory dorobek w zakresie przepisów prawa, które regulują tego typu uprawnienia i możliwości, stwarzają takie możliwości. Jest cały katalog dobrych praktyk wypracowanych przez dziesięciolecia w zakresie nadzoru właścicielskiego, który powoduje, że takie zdarzenia, które tutaj miały miejsce i być może takie, o których się dowiemy w toku kontroli poselskiej, nie powinny mieć miejsca, nie powinny przejść przez to sito nadzoru właścicielskiego. Nie powinny być wybrane do zarządu osoby, które mają skłonności do takich działań, o których była mowa. Również Rada Nadzorcza spółki, która ma swoje uprawnienia, zbiera się regularnie, może właściwie wszystko w spółce, ma dostęp do wszelkich informacji. Jeżeli składa się z kompetentnych ludzi, którzy takie informacje potrafią czytać i zestawić sobie je w całościowy obraz, to nie ma siły, żeby w toku normalnej pracy nie zauważyć działań, które budzą wątpliwości. Z jakichś powodów bliżej nam nieznanych, możemy się domyślać tych powodów, zarząd województwa nie chce korzystać z tych uprawnień prawnych i dobrych praktyk, o których wspomniałem. Kilka tygodni temu jako radni dostaliśmy od zarządu gminy Rymanów również pismo z prośbą o poparcie pomysłu przejęcia uzdrowiska Rymanów właśnie przez gminę. Oczywiście to jest kwestia, która wymaga rzetelnego namysłu, ale ona świadczy o tym, że jest źle. Że jest źle i że to widać tutaj w najbliższym sąsiedztwie uzdrowiska właśnie w tej społeczności, w tej przestrzeni, w której ono funkcjonuje.
Argumenty, które były w tym piśmie do nas podnoszone, wskazują na to, że nie tylko w czasie pandemii działo się źle, ale działo się źle już wcześniej i to jest na tyle niepokojący obraz, że po prostu gmina Rymanów, jej przedstawiciele nie wierzą w to, że zarząd województwa może się wywiązywać rzetelnie ze swoich obowiązków nadzoru właścicielskiego. Również, proszę Państwa, marszałek województwa, który od jakiegoś czasu w zarządzie właśnie nadzoruje bezpośrednio temat ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, zdrowia publicznego, zakładów zdrowia publicznego będących właśnie we władaniu województwa, bardzo oszczędnie gospodaruje informacjami. Na sesji czerwcowej, gdzie była debata poprzedzająca głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu, my w naszych wystąpieniach to wyraźnie podnosiliśmy, że nie mamy informacji, że z jakichś powodów również nam konkretnie nieznanych marszałek bardzo oszczędnie gospodaruje informacją na temat i szpitali, i uzdrowisk, podczas gdy kiedyś jeszcze na początku tej szóstej kadencji tych informacji było znacznie więcej, na bieżąco wiedzieliśmy, co się dzieje. Jeżeli to wszystko dodać do siebie, czyli to, co ten brak należytego nadzoru właścicielskiego, obiektywne skutki pandemii, które spowodowały, że liczba kuracjuszy spadła i koszty stałe utrzymywania uzdrowiska wpędziły je w kłopoty. Jeżeli do tego dodać taką właśnie niegospodarność, o której już wiemy, no to to wszystko się składa na wyniszczający obraz działań ludzi, którzy powinni pracować dla dobra takich instytucji służących nie tylko ludziom z Podkarpacia, ale z całego kraju, bo przecież kuracjusze przyjeżdżają z całej Polski. W odpowiedzi na te nasze głosy na czerwcowej sesji uzyskaliśmy zapewnienie, że na sesji wrześniowej, która niebawem się odbędzie, w ostatni poniedziałek września, odbędzie się debata na temat w ogóle kwestii służby zdrowia. I chciałem Państwu, właściwie nie mamy jeszcze potwierdzenia, bo nie znamy programu najbliższej sesji, ale chcieliśmy Państwa, mamy nadzieję, że to się odbędzie, zgodnie z obietnicą marszałka. Jeśli tak, to chcielibyśmy Państwa zaprosić do śledzenia tych obrad. One są transmitowane w internecie, na stronie Sejmiku można zarówno transmisję, jak i retransmisję obejrzeć. Na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby w toku tej debaty zadać pytania, uzyskać odpowiedzi rzucające jakieś sensowne światło na te kwestie. Również jako radni wojewódzcy będziemy obecni przy wszystkich najważniejszych działaniach kontrolnych, które Państwo posłowie będą prowadzić. Posłowie z mocy prawa mają tutaj większe uprawnienia i możliwości, ale na pewno będziemy ich wspierać naszą obecnością, naszą wiedzą i tym, że kilka par, dodatkowych par oczu pochyli się nad dokumentami, to na pewno spowoduje, że więcej informacji będziemy mogli uzyskać. Będziemy też, jeżeli nie uzyskamy wystarczających odpowiedzi na pytania w tej debacie wrześniowej, na pewno będziemy składać również interpelacje. Chcielibyśmy być obecni, będziemy obecni przy wszystkich najważniejszych działaniach kontrolnych i również chcielibyśmy się z Państwem za jakiś czas podzielić na kolejnej konferencji prasowej naszymi spostrzeżeniami. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Pogórska. Szanowni Państwo, ja kiedyś pracowałam w uzdrowisku, pracowałam 36 lat. Znam sytuację pracowników. Pracownicy pracują tu za najniższą krajową od lat. Chcąc dostać się do pani prezes, drzwi są zamknięte, domofon i nie ma możliwości dostania się tam. Pracownicy fizjoterapii zgodnie z ustawą nie dostają pensji takich, jakie im przysługują. To samo jest z pielęgniarkami, które pracują na kontraktach. Poza tym samo traktowanie, panie Olejnik,
pracownika było skandaliczne. Odzywania typu, pani jest najmniejszym, najsłabszym ogniwem w uzdrowisku. Tak pani olejnik traktowała pracowników, a pan, który jest aresztowany, śmiał się z tego. Byliśmy pracownikami, którymi się nie liczyli się. Jeszcze wcześniejsi prezesi, był dzień, gdzie można było iść, był wyznaczony dzień do prezesa czy do pani prezes, która była jeszcze wcześniej na rozmowę, porozmawiać o podwyżce. Tutaj się nie dało. Dziękuję bardzo. Czy pan sobie zgłaszał inne nieprawidłowości? Ja osobiście sama jeździłam do pani poseł i wszystko mówiłam, to co wiedziałam, to mówiłam. A związki zawodowe, no to już pani poseł powiedziała. Nie działały związki? Nie, że nie działały. Po prostu nie dawały sobie z nimi rady. Czyli nie było żadnej reakcji? Nie. Związki reagowały? Związki reagowały, mi chodzi o zawodowe. Związki reagowały, ale pani prezes... No niestety a obecny nie. Prezes podpoczął zawodowo? Nie. A jeszcze właśnie wspomnę. Poprzedni prezesi spotykali się co roku, przynajmniej raz w roku, by powiedzieć, jaka jest sytuacja uzdrowiska. Pani prezes Olejnik nie spotkała się z nami ani raz, nawet jak przyszła. W tej chwili tak samo pracownicy nie wiedzą, kim jest osoba, która pełni obowiązki prezesa. Nie wiecie. Przewodniczący Rady Nadzorczej, czy jesteś bardzo obecny przewodniczący Rady Nadzorczej. A czy u marszałka było w zarządzie województwa, ze strony państwa? Ze strony pracowników dopiero w tej chwili się wszystko zaczęło, dziewczyny zaczęły pisać, do dziś odpowiedzi nie mają, czekają.